rozpoczyna swój 15 sezon dla starej damy. Mówiliśmy o tym, że Lechia już jest w sezonie. Lechia zagrała 2 spotkania, jeśli chodzi o Ekstraklasę. Lechia ma za sobą sparingi z dużymi firmami, jak Wolfsburg, jak Schalke, czy też choćby Szachtar Donieck w turnieju Lotto Cup. Natomiast Juventus trenuje mniej więcej od 9 dni. Zagrał jeden mecz, jeden sparing w St. Gallen w Szwajcarii. To było spotkanie z Borussią Dortmund i było widać wyraźnie, że stara dama dopiero ten sezon zaczyna, że jeszcze wielu rzeczy brakuje. BVB, drużyna z Niemiec wygrała z Juventusem 2-0 i myślę, że tak jak dzisiaj, Kasiu, rozmawialiśmy z Sebastianem Milą, z Arielem Porysiukiem, to oni po cichu liczą, że ten Juventus dzisiaj jest w pewnym sensie może nie do pokonania, ale do takiej ciekawej konfrontacji, że tutaj może być coś w granicach remisu. Ale to jest też taki moment dla piłkarzy, dla nowych. Tu widzimy, wielu piłkarzy przyjechało, ponad 20 w kadrze Juventusu jest. Każdy walczy o miejsce w pierwszym składzie. Nawet w takim meczu można pokazać się z dobrej strony, pokazać trenerowi, że każdy piłkarz chce grać w tej pierwszej 11. Więc tutaj pewnie też spacerką piłkarze Lechii nie będą mieć, tylko przeciwnika o wysokich umiejętnościach. Zmienił się Juventus w ostatnich tygodniach. Nie ma już wielkich gwiazd, liderów jak Arturo Vidal, który odszedł do Bayernu Monachium, jak Andrea Pirlo, który wybrał ligę MLS, jak Carlos Tevez, który wrócił do Argentyny, czy jak Angelo Ogbona, który zdecydował się na West Ham United, ale są inni, są następcy, tacy jak choćby Paulo Dybala, Argentyńczyk pozyskany z Palermo za 32 miliony euro. To jest piłkarz, który ma już swoją renomę na Półwyspie Apenińskim i chce też czegoś więcej, a więc Ligi Mistrzów i wielkich, spektakularnych meczów w Champions League. Tymczasem akcja Lechii, tutaj lewą stroną rozpędził się Lukasz Karasin, 19-latek, gdzieś ustawiony na skrzydle. Piłkarz, który występował w Parmie, zaliczył nawet 2 mecze w Serie A. Ale widzieliśmy odważnie, bez kompleksów, na dużej szybkości walczył rzut rożny. To jest taki moment do tego, żeby wykorzystać, żeby zaskoczyć piłkarzy Juventusu. Wiemy, że to jest zespół, który w obronie spisuje się bardzo dobrze, nie jest łatwo strzelić bramkę ze stałego fragmentu gry. Kogo tam trzeba oszukać? Chiellini'ego, Bonucci'ego. Zobaczmy, jak poradzi sobie Lechia. Łukasik na ten bliższy słupek. Szansa na strzał. Rykoszec. Ale wybronił się Juventus, chociaż nie do końca. Dopiero teraz udaje się sytuację wyjaśnić. No pierwsza taka ciekawa próba w tym meczu Lechii. Ale dobry początek. To jest dobry prognostyk na następne minuty. To, że Lechia nie przestraszyła się. To, o czym mówił w wywiadzie przedmeczowym Jurek Brzęczyk. To są młodzi chłopcy, ale oni nie mogą się bać. Grają przecież tak samo 11-11, więc tutaj jak gdyby te umiejętności, które niewątpliwie są po stronie Włochów, można zniwelować takim zaangażowaniem, taką walką. Wiemy, że większość z tych piłkarzy, którzy teraz są na boisku, oni w pierwszej 11 nie zawsze mają okazję grać w Ekstraklasie. Giorgio Chiellini, Paul Pogba, on już dobrze wyglądał w tym pierwszym meczu sparingowym z Borussią Dortmund. Wytrzymał 80 minut, przeprowadził wiele bardzo ciekawych akcji. No wydawało się, że Pogba jednak pożegna się z Turynem. Wielkie pieniądze oferowały za niego wielkie kluby, m.in. Barcelona, ale Beppe Marotta, dyrektor sportowy starej damy, powiedział: nie teraz, to jeszcze nie jest czas, żebyśmy oddali Pogbę, on u nas zostanie co najmniej jeden sezon. No nie ma się co dziwić, 3 wielkich liderów oddali, trudno, żeby pozbyli się jeszcze tego 4. No tak, możemy się zastanawiać, jak Teveza, jak Vidala zastąpić, jeszcze gdyby odszedł Pogba, wtedy już byłaby wielka wyrwa. Rzut rożny dla Juventusu, 5 graczy, jest 1-0 dla starej damy. 4. minuta spotkania, Paul Pogba. No właśnie o nim mówiliśmy przed chwilą. Chwilę temu jeszcze mówiliśmy, że Lechia dobrze rozpoczęła. Nie, to Juventus rozpoczął znacznie lepiej, strzelając gola. I on już właściwie po raz pierwszy pojawiając się na połowie, może nie na połowie, ale w 16 Lechii Gdańsk 1-0. No niezbyt szczęśliwy początek dla gospodarzy. Paul Pogba, 22-letni Francuz. Raz jeszcze sobie to oglądamy. Dośrodkowanie Dybali tutaj. Wzrost Pogby miał duże znaczenie. Nikt mu specjalnie nie przeszkadzał. Dobrze się ułożył do tego uderzenia. Widzimy, że wytrzymał starcie fizyczne z graczem Lechii i później umieścił piłkę w siatce. Ta jeszcze skozłowała przed Łukaszem Budziłkiem. Wiem, tam chyba był Bartek Pawłowski, który krył Pogbę. Dawało się, widać było na początku takie zwarcie, taka walka fizyczna. Zawodnik Lechii Gdańsk został przepchany i później już nie miał możliwości skorygowania swojego ustawienia. Teraz kick z Nevena Markowicza, nowej postaci w drużynie Lechii Gdańsk, 28-letni Serb.
tego co udało nam się dowiedzieć, to już otrzymał pseudonim Chiellini, bo jest bardzo podobny do Włocha z Juventus. Daniele Rugani, młody obiecujący stoper, poprzedni sezon w Empoli. Za szybko trochę straciła tą bramkę. Tutaj ta pewność siebie mogła być większa, gdyby utrzymał się ten wynik bezbramkowy. Sytuacja już w pierwszej minucie była dla Lechii Gdańsk. Dybala teraz, ciekawa akcja Juve, ale zatrzymany Sturaro. Piłkarz, który miał bardzo dobrą wiosnę. Pamiętamy go choćby z tego pierwszego meczu z Realem Madryt w Turynie. Gdy kontuzjowany był Paul Pogba, Massimiliano Allegri szukał zastępcy, postawił na Sturaro i to był bardzo dobry wybór. Juventus wygrał przed własną publicznością 2-1, a później obronił ten wynik w Madrycie i dostał się do wielkiego finału w Berlinie. Tam ustąpił jednak pola Barcelonie. Ale i tak nikt na Juventus w poprzednim sezonie nie stawiał. No może nie nikt, ale mało kto spodziewał się, że stara dama dojdzie do finału. Niewątpliwie wielki sukces Juventusu. Stawialiśmy na inne zespoły. Natomiast to jest zespół, który pokazał się z bardzo dobrej strony. Finał też wcale nie był jednostronny. To nie było tak, że Barcelona łatwo wygrała ten mecz. Były momenty, że Juventus też w tym meczu mógł pokusić się o kolejne bramki, o to, że wygrałby ten finał. Lechia odzyskała piłkę. Łukasik poczekał. Zagrał do prawej strony. Teraz dośrodkowanie zablokowane. Sami Kerdira. Oszczędzał go Massimiliano Allegri w tym pierwszym meczu z Borussią Dortmund, ale już tutaj pojawił się ze swoją drużyną w Gdańsku. W sumie 25 graczy zabrał do Gdańska Massimiliano Allegri. We Włoszech został Barzali, który nabawił się urazu. W jego miejsce wskoczył Kedira. Chiellini widzimy, czy narzeka. Pociągnął go mięsień dwugłowy. Chyba będzie musiał opuścić boisko. A przed momentem starcie Maka z Dybalą. Giorgio Chiellini, to jest prawdopodobnie moment pożegnania dla Giorgio Chielliniego. A z tym meczem 7 minuta spotkania od czwartej. Juventus prowadzi 1-0 po golu Paula Pogby, a Chielliniego zastąpi oznaczony numerem 4 Martin Caceres. Pech dopadł obrońców Allegriego w tych ostatnich dniach. W St. Gallen kontuzja Barzaliego, dziś jakiś problem Chielliniego. Wracamy do gry. 8 minuta. Łukasik. Rzut wolny dla Lechii. 5-6 graczy w polu karnym. Strącił piłkę poza 16. Stefan Lichtsteiner. Jeszcze Rudi Nilsson. On najczęściej w ekstraklasie występował na boku obrony. Dzisiaj jako środkowy obrońca. Nie udało się zatrzymać tej kontry Juve. Paulo Dybala. Dybala skręcił do środka. Świetnie wypatrzył. Zaza. Dobre przyjęcie na klatkę piersiową. Zaza. Patrz w poślizg i strzelił nad bramką. Ale brawa dla Dybali. On zaczął tą akcję. To on zagrał idealnie do Zazy. Poślizgnął się Zaza. Widzieliśmy, był w niezłej sytuacji. Trochę może by wysunięty na lewą stronę, ale tutaj mogło być już 2-0. Ale cała akcja właśnie miała miejsce tu na środku za sprawą Dybali. Jeszcze raz to niecelne uderzenie Simone Zazy, który przyszedł zasłolony. Bardzo dobry ten poprzedni sezon. Zadebiutował między innymi w reprezentacji Włoch, a kosztował 18 milionów euro. Lichtsteiner. Szwajcarski ekspres teraz zatrzymany przez Łukasza Karaslina. Bonucci. Wczoraj wyszedł komunikat z Torino, że Bonucci pozostanie w Juve do 2020 roku. No to jest piłkarz, który absolutnie sobie na to zasłużył. Już 5 sezonów Juve. Bardzo pewna postać. Jeden z najlepszych obrońców Ligi Włoskiej i nie tylko. Myślę, że w całej Europie. Także ten ruch ze strony władz Juventusu w pełni zrozumiał.
Widzieliśmy po stracie piłki przez Lechię Gdańsk. Juventus bardzo szybko wyprowadza kontratak. Tak jak tutaj, w środku pola nie wolno tak łatwo tej piłki stracić, bo ta przerwa między środkiem pomocy i obrońcami jest dosyć spora i tu trzeba, Lechia Gdańsk musi na to uważać. Poczekał Markowicz, wycofał piłkę. Mamy młodzież, jeśli chodzi o defensywę Lechi. 25, z numerem 25 debiutant Adam Krzanowski. To jest gracz 16-letni. Wychowanek z Licza Pruszków. No, aż się nie chce wierzyć, że w Ekstraklasie można, ale zobaczmy teraz, ta piłka mogła przejść. Tak, Caceres w ostatniej chwili, bo już czyhał tam na jego błąd Mak. Na skrzydłach w Lechii dziś Michał Mak i Łukasz Karasli. Ładnie osłania piłkę Simone Padoin, ale tam Lechia postawiła dwóch graczy, odzyskała piłkę. Pawłowski, Bartłomiej Pawłowski. To jest też piłkarz, który zechce się pokazać trenerowi Brzęczkowi. Nie gra w pierwszym składzie, gdzieś daleko poza składem. To są dla nich też te mecze. Michał Mak, Pawłowski, Dźwigała. To są piłkarze, którzy myślą o pierwszym składzie. No i pewnie będą robić wszystko. Pokazać się zechcą z jak najlepszej strony, żeby trener jednak też stawiał na nich w grach ligowych. Pogba. No, z wielką gracją, taką elegancją i też przytomnością. Myślę, że to może być dobra współpraca. Dybala, Pogba. To są piłkarze, którzy pewnie będą się szukać na boisku. Bonucci zagrał za linię obrony, ale za dużo mocy włożył w to zagranie. Środkowy obrońca Juventus. Nieudane to zagranie gracza Lechi, Rugani. Rozejrzał się Sturaro, sprawdził kierunki, wypatrzył Dybale. Świetna lewa noga Dybali, on tutaj wziął na siebie te stałe fragmenty w Juventusie po odejściu Andrei Pirlo. Khedira, nieudany ten ostatni sezon w Realu Madryt, tylko 11 występów z różnych powodów. Zdecydował się zmienić otoczenie. Reprezentant Niemiec, teraz strata Juventusu. Trójka graczy Lechii blisko siebie. Piotr Wiśniewski, Dźwigała poszedł w prawo. Zobaczmy, jak to zagrają. Szansa dla Pawłowskiego, ale tam nie widział miejsca na strzał. Bartłomiej Pawłowski. Ale szybki powrót Juventusu. Widzieliśmy ośmiu piłkarzy Juventusu. Zdążyło wrócić za linię piłki. I tam już ciężko było wyprowadzić dalej ten kontratak. Markowicz, Wiśniewski naciska. Mak i wymusił błąd na graczu Juventusu. Michał Mak. No dobrze, dobrze. Teraz rzut rożny. Trzeba odpowiedzieć tym, co przed chwilą zrobił Juventus. Trzeba szukać dobrego dośrodkowania i próbować oszukać obrońców Juventusu. Pewne zagranie Padoina. Lechia Gdańsk ma rzut rożny. Daniel Łukasik. 14 minuta meczu. Pięciu graczy Lechii w polu karnym, ale ta wrzutka nie sprawiła żadnych kłopotów Buffonowi. Jest szansa na kontrę. Za daleko wypuszczona piłka i skasowana akcja starej damy. Dobrze, szybkościowo pokazał się teraz z dobrej strony piłkarz Lechii Gdańsk. Tutaj nie dał ograć się piłkarzowi Juventusu. Rudy Nilsson. Markowicz. Dźwigała, stracił piłkę Pogba. Lichtsteiner. Dybala. Już przełożył piłkę na lewą nogę Pogba. No to są takie miejsca, gdzie piłki raczej nie powinno się tracić, bo z tego może być właśnie kontratak. 30 metrów od bramki. Dźwigała za mało koncentracji miał przy przyjęciu tej piłki. Trójką z tyłu Juventus. Z lewej strony Caceres, z prawej Rugani, a na środku Bonucci. No ale to wolne rozgrywanie tutaj z dużym spokojem
wymieniali sobie podania gracze Juventusu i pojawił się błąd. Jerzy Brzęczek, no trudny czas dla trenera Lechii Gdańsk, dwie porażki z rzędu w Ekstraklasie. W piątek arcyważny mecz z Pogonią tutaj w Gdańsku. Khedira. Za mocne to zagranie w kierunku Stefana Lichtsteinera. No drugi taki z rzędu błąd w rozegraniu Juventus. No Lichtsteiner jest piłkarzem, który dobrze prezentuje się i w czwórce obrońców, i w tej trójce. On jako wahadłowy, on lubi pobiegać od 16 do 16, nie zatrzymując się w ogóle. Także myślę, że dzisiaj też kilka jego rajdów tą prawą stroną zobaczymy. Tak, żelazne płuca, szczerze mówiąc, nie przypominam sobie meczu, w którym Lichtsteiner prosiłby o zmianę. Paul Pogba. Przyjęcie piłki, obrót, osłona. No, starał się tam bardzo zabrać piłkę Francuzowi. Adam dźwigała, ale arbiter dopatrzył się faulu. To też jest takie sprawdzenie się, jakim piłkarzem jest Pogba. Naocznie mogą zobaczyć, poczuć tych piłkarzy. Faktycznie jest taki dobry. Tak, czy jest taki dobry, co on potrafi. Łukasz Budziłek. Zaczyna rozegranie od tyłu. Łukasik, potem piłka na lewą stronę. Strącenie przez Bartłomieja Pawłowskiego. Wyszedł z bramki Gianluigi Buffon. Wbił piłkę Markowicz. Lichtsteiner. Łukasik podbiegł do Ruganiego. Gianluigi Buffon. Khedira. Bonucci. Przeszedł. To jest jego znak firmowy. Potrafi robić to doskonale. Dybala na wyciągniętej nodze przyjął piłkę. Później jeszcze oszukał rywala, ale no, ciut za daleko wypuścił tej piłkę były gracz Palermo. Piotr Wiśniewski rozpoczyna atak Lechii Gdańsk. Michał Mak. Zobaczmy, czy tutaj zdecyduje się wejść w pojedynek. Poszuka Mijanki. Mak dośrodkowanie na drugą stronę pola karnego. No blisko strzału Karasi. Widzieliśmy Juventus bardzo szybko wraca. Już kolejny raz na swoją szesnastkę. Siedmiu piłkarzy. Bardzo szybko wróciło i ten kontratak nie wyszedł tak, jak Lechia to planowała. Pogba nie grał prostopadłym podaniem do Zazy Lichtsteiner. Dybala, świetnie w uliczkę. Lichtsteiner ma czas, ma miejsce. Lichtsteiner! No tam w porę wrócił obrońca Lechii i zatrzymał przed wyrokiem, myślę, Kaziu, akcję Juventus. Tak, szukał Zazy Lichtsteiner, czekał, aż ten mu wyjdzie tak, jak on chce. Natomiast Zaza widział inaczej i pokazywał mu, w jakie miejsce chyba ma zagrać. No, też było mało opcji, bo tylko Zaza był w polu karnym. Gdyby był jeszcze jeden bądź następny piłkarz, pewnie to byłaby opcja bramkowa, ale znowu Dybala pokazał się z dobrej strony. To jest piłkarz naprawdę, już po tych kilku minutach widzimy, bardzo kreatywny. Czwarta minuta, asysta, jak będzie tym razem rozpędzony Caceres. Starał się atakować piłkę. Jeszcze raz z narożnika Juventus. Cztery razy z rzędu Scudetto, mistrzostwo Włoch. No w tym sezonie aspiracje są podobne, ale myślę, że będzie jednak trudniej, bo wzmocnił się Inter. Pewne ruchy wykonała też Roma, odrodzić chce się Milan, zawsze groźny jest Lazio. Ale to dobrze dla włoskiej piłki, myślę, że dla Juventusu, ale zobaczmy. Zaza ostry kąt i Rudi Nilsson odpowiedzialnie, bo nie poszedł tam na raz, czekał do samego końca, co zrobi Zaza. Już w pierwszej minucie, czy na początku tego meczu, też takie starcie z Pogbą, też wyczekał, też nie poszedł na raz. Wybroniła się Lechia. Khedira ponad 20 metrów, strzał z powietrza, zablokowany sami Khedira. Obserwując to, co się dzieje w Juventusie, cały czas no, mamy na uwadze te odejścia, te osłabienia. Tevez Vidal, kluczowi piłkarzy w ubiegłym sezonie, ale oczywiście Pirlo, mówiąc o Pirlo i patrząc dzisiaj na Dybalę, to myślę, że tutaj wielkiej straty może nie być, bo Dybala chyba jest jeszcze piłkarzem, który więcej biega, który może dać nawet jeszcze więcej niż dawał Pirlo. No nie będą mieli na pewno lekko, bo wymagania od kibiców ogromne. Vidal miał i gole, i asysty. Pirlo decydował o obliczu ważnych spotkań. Tevez niezwykle regularny. Dwa sezony w każdym po 20 goli. Tymczasem Lichtsteiner. Świetny przerzut. Płasko Lichtsteiner, ale szybko zorganizowała się w defensywie Lechia i no, w ważnym momencie powstrzymała atak Juventus.
Ale dobra zmiana ciężaru gry, szybkie, płaskie, płaski przerzut od Pogby. Lichtsteiner był sam, mógł dośrodkować. Na szczęście dla Lechii Gdańsk ta piłka została zblokowana. 20 minuta gry od autu Juventus, Lichtsteiner, Zaza, Rudi Nilsson. Dokładnie, spokojnie do Łukasza Budziłka. Teraz Pogba blisko przechwytu. No i trzeba powiedzieć, że Rudi Nilsson jest to piłkarz, który może się podobać. Ma duży spokój, nie panikuje pod bramką. Jak mówiłeś, grał na boku obrony, teraz na środku. I te pierwsze minuty, trzeba powiedzieć, gdzieś w jego wykonaniu bardzo przyzwoite. Rugani, Lichtsteiner. Teraz wyżej ustawiona Lechia, zaatakowali defensywę Juve Pawłowski i Wiśniewski, Caceres. Ale jednak rozciągnięta, tutaj Juventus nic nie robi sobie z tego podejścia, tutaj spokojnie rozgrywają tą piłkę. Wydaje mi się, że właśnie tutaj, środek pola, to jest to miejsce, gdzie można odebrać piłkę rywalowi. Karasin znalazł się w środku pola, chciał wspomóc środkowych pomocników. Dybala jednak odzyskał piłkę dla Juve. Paul Pogba, 25 metrów, Pogba i Budziłek na rzut rożny. A trzeba uważać na Pogbę, drugie dotknięcie i drugie mogą zakończyć się golem. Jest piłkarz na pewno. Myślę, że umie grać. Na pewno piłkarz, który dzisiaj chyba na boisku ma największą wartość i to pokazuje. Chociażby w tej sytuacji. Co może Kaziu, no w pewnym sensie zastanawiać, on już na wstępie sezonu wygląda tak dobrze, to o czym wspomniałem, był najlepszy z Borussią Dortmund i dzisiaj też tutaj no, pokazuje wachlarz swoich umiejętności. 22 minuta, rzut rożny, świetna wrzutka Dybali, ale też dobre strącenie piłki przez gracza Lechii. Strzał z dystansu nad poprzeczką Lichtsteinera. Na szczęście nie wszyscy piłkarze są tak groźni jak Paul Pogba. I nie wszystko to co dotykają, to jest tak dobre jak w przypadku Pogby dzisiaj, bo jeden strzał dokładny na bramkę i bramka po stałym fragmencie gry. No, Pogba to jest ktoś, kto może pobić rekord transferowy na świecie, bo ma 22 lata. Jest piłkarzem kompletnym i na dzisiaj już wycenianym na 80 milionów euro, także jeszcze te 20 kilka i zostaną przebici Cristiano Ronaldo czy Gareth Bale. Młody piłkarz, ale już doświadczony. Zastanawiam się, czy w jego przypadku nie potrzebne by mu było takie wyzwanie. Tym bardziej, że miał ofertę podobno z Barcelony, więc tutaj no tak się zastanawiam, czy nie chciał jeszcze odchodzić, czy to jeszcze nie ten czas, czy uznał, że jeszcze rok czasu w Juventusie to będzie dla niego ten rok, który mu jeszcze pomoże stać się lepszym piłkarzem. No teraz na ten stan faktyczny po odejściu Vidala, Pirlo czy Teveza to jest największa gwiazda Juventusu, właśnie Paul Pogba. Ale podoba mi się też Dybala naprawdę tutaj między liniami. To jest taki piłkarz, który szuka sobie miejsca i z przodu to jest właśnie taki piłkarz, którego nawet no, ciężko zaatakować pressingiem. Szybka noga potrafi wyjść do gry i on, jego piłkarze Juventusu właśnie tam szukają. Między linią pomocy, a linią obrony. Lechia teraz, dobre przesuwanie się zawodników. Jest poprzeczka, zabrana piłka, ale nie udaje się tutaj dłużej utrzymać przy niej, chociaż powalczył. Pawłowski był faulowany. Dobry początek tej akcji, zagranie na jeden kontakt, natomiast brakowało tego przyspieszenia przez linię środkową Juventusu. Wiśniewski i Pogba. Wiśniewski o sprytniejszy od pola Pogby. Kapitan Lechii Gdańsk przyjął to z uśmiechem, Paul Pogba. Ale często widzimy piłkarzy, którzy w ofensywie są naprawdę świetni, ale też potrafią grać w defensywie, bo tutaj Pogba nie asystował, pokazał też, że w defensywie to jest też piłkarz, który potrafi grać. Tymi długimi nogami zahaczył Piotra Wiśniewskiego Paul Pogba. 24 minuta, jest rzut wolny dla biało-zielonych. Dźwigała, będzie atakował piłkę Wiśniewski, uwaga, i Bonucci na rzut rożny. Już kilka tych rzutów rożnych Lechia Gdańsk miała. Nic groźnego do tej pory z tego nie wynikło, ale też nie ma takich, bym powiedział, wieżowców w Lechii Gdańsk. Są natomiast na ławce rezerwowych.
w Lechii Gdańsk. Na pewno Kuświk, Janicki, Wawrzynia. To są piłkarze, którzy pewnie wejdą w drugiej połowie. Wiśniewski, Pogba. Jest uderzenie z dystansu. Maczek, w drugie tempo ten strzał. Ma czego żałować. Przepraszam, to był chyba, tak mi się wydaje, Bartłomiej Pawłowski. Tak, to on minął się z piłką, schował głowę, a może zabrakło mu kilku centymetrów, bo to było niezłe dośrodkowanie. A strzelał Neven Markowicz. Mówiłeś o tych rzutach rożnych. Być może tutaj Lechia może szukać swoich szans, bo rzeczywiście nie ma Janickiego, nie ma Kuświka, to o czym wspominałeś. Ale tak, Lechia strzeliła jedynego gola do tej pory w Ekstraklasie w sezonie 15-16 po dośrodkowaniu Nazario i strzale głową Janickiego. Problem z piłką, dlatego przerwa w meczu Lechia-Juventus od czwartej minuty. Mistrz Włoch prowadzi 1-0 po golu Paula Pogby. Leonardo Bonucci, Daniele Rugani. Świetnie rozwinął się ten chłopak w Empoli. Drużynie, która stawia na młodzież, ale też powiedziałbym tak, miksuje ich z piłkarzami doświadczonymi i widział już Allegri, że to jest ten moment, żeby Rugani wrócił do Juventus. Dybala świetnie się uwolnił, odskoczył od Łukasika. Sturaro, zablokowane to podanie. Wiśniewski blisko doskoczył Bonucci, za blisko, dlatego jest przewinienie na Piotrze Wiśniewskim. Tak, można się było zastanawiać, dlaczego Juventus włożył takie pieniądze za Dybalę, ale po tych już naprawdę fragmentach widać, że taki zawodnik będzie im potrzebny. To jest piłkarz, który ma nieprawdopodobne umiejętności. No, kosztował wielkie pieniądze, 32 miliony euro plus 8 milionów w zapisach, w bonusach też łakomy kąsek dla wielu innych klubów, między innymi Premier League, ale Dybala uznał, że jeszcze chce zostać na Półwyspie Apenińskim. Piłkarz, który ma polskie korzenie, ale czuje się w 100% Argentyńczykiem. Jego marzenie to gra z Leo Messim w Barcelonie. Ale teraz był dobry moment Lechii Gdańsk. Podeszli wysoko, zmusili piłkarzy Juventusu do wybicia. No, Caceres ryzykował, już zgarniał piłkę gdzieś tam głową, ale bardzo nisko posłana piłka przez gracza Lechii. Markowicz tutaj wziął na zamach Lichtsteinera. Jeszcze raz Markowicz. Pogubił się jednak lewy obrońca Lechii. Jeszcze próbował coś ugrać u sędziego, sugerując, że było tam zagranie ręką. Ale też widzimy, że przy dobrym podejściu, przy dobrym pressingu Juventus też ma problemy. To też nie jest taki zespół, który cały czas wychodzi spod pressingu. Jeżeli wszyscy piłkarze Lechii są zaangażowani w odbiór piłki, wtedy wygląda to naprawdę dobrze. Mak do linii końcowej, nam już mało miejsca na dośrodkowanie. Ratował piłkę, chciał ją utrzymać w boisku. Michał Mak zagrał jednak na stratę. Zamknął się tam przy linii, już nie miał możliwości wyjścia, nie miał możliwości odegrania tej piłki partnerowi. Dybala klejnot skordowy, taki pseudonim otrzymał w Argentynie, natomiast we Włoszech to Il Bambino, czyli dzieciak, bo on wygląda jak nastolatek. A teraz jeszcze Markowicz i tutaj piłka trafiła w rękę Lichtsteinera. Takich nie gwizdziemy. Oczywiście patrząc i obserwując ligę włoską, tam sędziowie mogliby gwizdnąć. Natomiast ja myślę, że to była naturalnie ułożona ręka. Tutaj sędzia nie używał gwizdka i myślę, że to była decyzja prawidłowa. Bonucci, Rugani. Ma z prawej strony Lichtsteinera. Sami Khedira. Cała Lechia na własnej połowie. Bonucci. Caceres. Teraz stara dama próbuje grać drugą stroną. Pogba. Też lubi się z piłką zabawić. Umie wszystko. Dribbling, przerzut, strzał, podanie. Z takich meczów, myślę, sparingowych, przedsezonowych, najbardziej zadowolony jest Khedira. To jest piłkarz, któremu meczów bardzo brakuje. On meczach o stawkę musi złapać formę. Caceres, ciekawa akcja, Dybala. Już tam czaił się w polu karnym. Zaza, jeszcze Dybala. Dybala, budziłek i Dybala nie zdążył poprawić.
przedarli się w pole karne gracze Juve. Tam był taki moment zamieszania, kto pierwszy piłkę wygarnie, i widzieliśmy, jak świetnie w tłoku odnalazł się Dybala. Rudinson, widzieliśmy, też tam się pomylił, nie wybił tej piłki wcześniej w dwóch akcjach, chwaliliśmy go. Tutaj chyba się pomylił trochę, tutaj mogło się to skończyć bramką. Strzelił wprost w budziłka Paulo Dybala. Ale brawa dla bramkarza. Lech Gdańsk stał do końca, nie położył się, przez to mógł złapać tą piłkę. Bonucci. Bonucci za linię obrony. Budziłek świetnie zareagował, wybiegł z bramki i przejął piłkę. Rywalizacja, jeśli chodzi o pozycję bramkarza w Lech Gdańsk. Tamten sezon kończył w pierwszym składzie Budziłek. Przez wiele meczów wcześniej bronił Mateusz Bąka. Ten sezon zaczął Chorwat Marić. Tak, nie wiem, czy zwróciłeś teraz na rozpoczęcie gry przez Budziłka. Takie zagranie płaskie na 50 metrów dokładne. To rzadko się ogląda. Jest ta pierwsza minuta spotkania. No i najbardziej mi się takich dwóch piłkarzy, którzy rzucają się w oczy, to jest Dybala i Pogba. Oczywiście Pogba. To są piłkarze, którzy pokazują największe umiejętności i widać, że im się chce grać. Oni chcą się pokazać z jak najlepszej strony. No pewnie wiedzą też i czują to, że na stadionie dzisiaj są kibice Juventusu i między innymi na nich też przyjechali po to, żeby zobaczyć, jak oni potrafią grać w piłkę. Tak, mecz transmitowany na cały świat. Sygnał trafia do 150 krajów, także wiele osób ogląda teraz w tym momencie mecz Lechia kontra Juventus. Khedira w poprzek. Rugani pojawił się wyżej. Lichtsteiner, dwóch graczy Lechi. No i przewidział ten ruch Lichtsteinera Markowicz. I Markowicz tutaj pokazał się z dobrej strony. Wcześniej też w akcjach takich ofensywnych. Widać, że jest to też piłkarz, który nie ma kompleksów. Początek naprawdę bardzo dobry. Widzieliśmy ławkę rezerwowych Lechii. Jak spojrzymy na Juventus, to oczywiście duże nazwiska typu Marquisio, Morata, Mandzukic, Evra, ale Lechia też nie ma się czego wstydzić. Makuszewski, Mila, Wawrzyniak, Nazario, Janicki, Buksa, Wojtkowiak. Oni wszyscy czekają na moment, gdy podejmie stosowną decyzję o zmianach Jerzy Brzęczek. Myślę, że wejdą. Trener Brzęczek da pewnie pograć w większości piłkarzom dzisiaj siedzącym na ławce rezerwowych. Mecz oczywiście, mówiliśmy, jest za dwa dni ligowy, bardzo ważny dla Lechii Gdańska, ale myślę, że 45 minut to nie jest problem, żeby piłkarze dzisiaj zagrali. No może trener Jerzy Brzęczek zastosował tutaj element zaskoczenia. Być może Juventus nie zna dobrze Lechii i ma przekonanie, że to jest pierwszy skład. A co będzie, jak pojawią się Mila i Spółka? No, spodziewamy się tego, że będzie lepiej, że tutaj bramki dla Lechii Gdańsk też będą padać. Paul Pogba. Pogba i świetnie wyczuł ten moment na ślizg Pawłowski. Zauważyłem, że jak Pogba ma piłkę i trochę przestrzymuje, to wielu piłkarzy chce podejść do niego, sprawdzić się, zabrać mu piłkę. Tak już było z schodzącym do środka Makiem. Dźwigała próbował, czy właśnie Pawłowski. Oj. Wiśniewski niepotrzebnie. To było chyba niepotrzebne. Pierwsza żółta kartka w tym meczu dla kapitana Lechii Gdańsk. Simone Padoin. Piłkarz bardzo uniwersalny, mogący wystąpić na wielu pozycjach, na bokach obrony, na pozycji numer 6, czyli jako ten defensywny pomocnik, gracz potrzebny Massimiliano Allegriemu. Rugani wybił piłkę poza boisko, młody środkowy obrońca Juventus. Neven Markowicz, to jest konkurencja dla Jakuba Wawrzyniaka.
Trzeba powiedzieć, że Lechia Gdańsk ma wielu zawodników, na, bym powiedział, na równym poziomie. Tam rywalizacja w zespole na pewno jest duża. No, pewnie po odejściu kilku zawodników, Christian Bichlera, Czolaka, a problem na pewno Lechia Gdańsk z napastnikiem. Tak, późno zjawił się Grzegorz Kusik. No próbowani byli Piotr Wiśniewski czy też Buksa. No i właśnie, może tutaj Kuśmik zaskoczy i to będzie ten piłkarz, który będzie strzelał gole dla Lechii Gdańska. Wiśniewski do samego końca walczył, bo już tam Juventus miał chrapkę na kontrę. Wiśniewski ładnie uwolnił się, Dźwigała! 18-19 metrów strzał Adama Dźwigały. Brawa, brawa dla Lechii za tą akcję. To była akcja naprawdę bardzo dobra, myślę, że najlepsza. W tej pierwszej połowie Lechii Gdańsk, Wiśniewski rozpoczął tą akcję za... Zagrał tą piłkę do Dźwigałej. Tutaj naprawdę chciał dobrze uderzyć. Trochę pod piłkę podszedł i przerzucił ją nad bramkarzem Juventusu. Ale ta akcja mogła się podobać. Dobre zachowanie Dźwigały. Pierwszy kontakt, przyjęcie, drugi minięcie Sturaro i ten trzeci to już był strzał na bramkę. Rugani, Bonucci. Jeżeli Juventus będzie wolno rozgrywał tą piłkę, to myślę, że Lechia Gdańsk z tymi atakami będzie sobie radziła. Tutaj te przyspieszenia, czy Pogby, czy Dybali, to one sieją spustoszenie. Natomiast taka gra, przecież tutaj piłkarze Lechii Gdańsk spokojnie przesuwają i neutralizują te ataki Włochów. Wysoki, ciężki Zaza chciał dostać piłkę, wyskoczył ze swojej strefy i szybko stracił, pogubił się przy linii bocznej. Podobać może się Wiśniewski w Lechii Gdańsk. To jest piłkarz, który bierze na siebie ciężar gry. Widać, że jest w niezłej formie. Łukasik od razu na prawą stronę. Tam jest trochę miejsca dla Maka. Właśnie z nim też wiążą nadzieję i kibice, i trener, i piłkarze, że to jest zawodnik, który też da jakość temu zespołowi. 3-3. Długie susy Pogby. Wraca za nim gracz Lechii, ależ tutaj zaryzykował. Czysto wygarnął piłkę. A wszystko jeszcze wyjaśnił Haraslin. Gra jednak wstrzymana, bo ta interwencja sporo kosztowała Pawła Stolarskiego. Widzieliśmy chyba, spadając, Pogba zaczepił rękami, albo widzieliśmy... Miejmy nadzieję, że to nic groźnego nie będzie. Massimiliano Allegri, drugi sezon z Juventusem, ten oto gentleman, mistrz otwarcia, bo pierwszy sezon pracy z Milanem, mistrzostwo, pierwszy sezon z Juventusem też mistrzostwo. Wprowadził nowy system, a więc 1-4-3-1-2. Grał na dwójkę napastników, najpierw Llorente Tevez, później Morata Tevez. Te jego pomysły okazały się bardzo udane, przede wszystkim w Lidze Mistrzów, gdzie wygrał ważne dwa mecze, wyszedł z grupy, później odprawił Borussię Dortmund, Monaco, Real Madrid i dopiero Barcelona w finale była lepsza. Ale też trener tutaj zmienia ustawienie. Juventus jest też tym zespołem, który gra na trzech obrońców. Potrafi, tak jak za Antonio Conte. Natomiast bardziej ofensywnie wtedy przychodzi na czterech obrońców. Także tutaj trzeba powiedzieć, że trenerski sukces, bo dojście do finału to myślę, nikt takiego przed nim zadania nie stawiał. Nie miał łatwo, bo zastąpił Antonio Conte, który odszedł do reprezentacji Włoch. Wybrał pracę selekcjonera. Conte miał patent na mistrzostwo, miał swoich piłkarzy sprawdzonych, swoje żelazne ustawienie. Allegri postanowił to zmienić, ale wszystko z korzyścią dla zespołu, dla wyników tego wielkiego klubu ze stolicy Piemontu. Lechia w dziesiątkę, poza boiskiem Paweł Stolarski. Na ślizgu Piotr Wiśniewski. On daje taki sygnał, chce się grać Wiśniewskiemu, że trzeba tutaj powalczyć. To jest piłkarz, który ma poziom, trzyma poziom. On dzisiaj naprawdę jest chyba pierwszoplanową postacią Lechii Gdańsk. Max, za mocne to zagranie do Pawłowskiego, ale tutaj nie ryzykował. Bonucci, rzut rożny dla Lechii w 40 minucie. To właśnie pokazuje na tle takiego przeciwnika, mocnego przeciwnika, że polscy piłkarze też mają umiejętności. Czasami czegoś brakuje, może charakteru, może większej pewności siebie.
to pewnie taki jest mecz, żeby pokazać, że te różnice oczywiście są, ale można... Łukasik strzał! Super! Tylko zerknął na to, co się wydarzy Gianluigi Buffon. Teraz było najbliżej w tym meczu dla Lechii, by strzelić gola. Zastanawiam się, czy to był chyba Pawłowski. Tak mi się wydawało. Zobaczymy tą powtórkę. Trochę inaczej rozegrany ten stały fragment gry. Łukasik dośrodkowywał, natomiast kto strzelał? Zobaczymy tą powtórkę jeszcze raz. A już Juventus zaczyna swoją akcję. Caceres daleko od bramki. Strzał techniczny. Niecelny. Bardzo szybko uderzenie Sturaro. Bardzo szybko Juventus przedostał się pod pole karne. Trochę za szybko. Tutaj trzeba było jednak zwolnić tą akcję. Nie pozwolić Juventusowi na takie szybkie przejście do ataku. Ale Piotr Wiśniewski zachowuje się jak lider, jak przywódca, jak kapitan. Wygrywa te przebitki, zachęca swoich kolegów do tego, by tutaj podjąć walkę z Juventusem, by przycisnąć starą damę, kiedy może. On podjął, pamiętam jeszcze to zdarzenie, gdzie ślizgiem zaatakował piłkarza Juventusu, narażając go na kontuzję. Także on dzisiaj jest naładowany dobrą energią. Nakładką zagrał Simone Zaza. Lewego obrońcy Adama Chrzanowskiego, który był pilnowany. Zaza, czysto. Gramy dalej. Markowicz, kółeczko, Dybala przeszkadza. Tam był jeszcze Padoini i miał już komfort zagrania. Lichtsteiner. Ale Markowicz jest piłkarzem, który wierzy w siebie, pewny tego, co robi. Buffon atakuje. Bartłomiej Pawłowski, 16, także Piotr Wiśniewski. Zobaczmy, jak z tego pressingu wyjdzie Juventus. Pogba, przyklejony do niego gracz Lechii. Zagranie ręką. Dostrzegł to sędzia Dominik Sulikowski. Kolejny raz, dobre wyjście do pressingu. Lechii Gdańsk, wielu piłkarzy na połowie. Prawie cały zespół Lechii Gdańsk na połowie Juventusu. Też zmuszają do sporego wysiłku Juventus przy rozegraniu piłki. Wraca Zaza. Juve już w komplecie. Tłok kilkunastu graczy na linii 16 metra. Za ten rzut wolny odpowiedzialny jest Piotr Wiśniewski. Wiśniewski! Gigi Buffon nie chciał łapać piłki, więc wypluł ją na rzut rożny. Podejrzewam, że na ławce rezerwowych trener pyta się, kto to jest ten zawodnik z numerem 14, w jakim jest wieku, czy przypadkiem... Chcemy go, bo Wiśniewski dzisiaj naprawdę gra znakomitą partię. Ten strzał to potwierdza. No, z problemami legenda Juve, Gianluigi Buffon, 43 minuta, rzut rożny, znów tam Pogba dopadł do piłki, zbił ją poza boisko. Wiśniewski, no on odpowiada za to, że ta końcówka tutaj w Gdańsku jest ciekawa, że Lechia próbuje, szuka bramki wyrównującej. Myślę, że trener Brzęczek powinien w przerwie zdjąć Wiśniewskiego i zatrzymać tą formę, tą dyspozycję do piątkowego meczu z Pogonią Szczecin, bo tam też punkty będą bardzo ważne. Ważniejsze niż ten dzisiejszy mecz. Rudi Nilsson. Mocno zachował się w tej akcji Rudi Nilsson. Osłaniał piłkę, sfaulował go gracz z Turynu, Markowicz. Markowicz pokazuje się tutaj z lewej strony, Łukasz Karaslin. Były gracz Parmy, a więc te nazwiska Juve nie robią na nim wielkiego wrażenia. Dwa mecze w Serie A, 20 występów w Primaverze skrzydłowego Lechii. Trochę za dużo strata Adama Dźwigały w środku pola. Szybciej reagować, szybciej zagrywać tą piłkę. Tutaj nie ma czasu na zastanowienie się, nawet na przyjęcie piłki. Gianluigi Buffon miał mnóstwo pracy w pierwszej połowie meczu z Borussią Dortmund kilka dni temu w Szwajcarii St. Gallen. W drugiej połowie wystąpił netto, natomiast no, Buffon wybił wiele bardzo trudnych piłek. Gdyby nie on, to już do przerwy mogło być 3-4-0 dla Borussii Dortmund.
Teraz Bonucci i Pawłowski, pojedynek biegowy, ale tutaj wszystko się opanował. Uporządkował sytuację na boisku Bonucci, chociaż Pawłowski nie daje za wygraną. Piłka wędruje w pole karne Juventusu i Rugani poza boisko. No i to się może podobać, to zaangażowanie, to o czym mówiliśmy, umiejętności, jeszcze umiejętności przeciwnika mogą być zniwelowane, jeżeli walczysz, jeżeli jesteś zaangażowany na 100%. I tak pokazuje Pogba do Zazy, bez przyjęcia do Kediry. Spalony, myślę, że spalony. Rudy Nilsson, Dybala i chorągiewka poszła w górę, tak. Paulo Dybala. 22-letni Argentyńczyk na pozycji spalonej, ostatni gwizdek w tej pierwszej połowie pana Dominika Sulikowskiego. Lechia Gdańsk, Juventus na razie 0-1. Czwarta minuta meczu, Paul Pogba i Stara Dama na ten moment prowadzi, a po przerwie Piotr Karpiński, zapraszamy do naszego studia. Dwa lata temu po pierwszej połowie w meczu Lechii z Juventusem w Gdańsku też było 1-0 dla Juventusu. Później dwie bramki strzelili gospodarze, ostatecznie przegrali 2-3. Dzisiaj, Jarek, po tych pierwszych 4 minutach, kiedy Juventus wyszedł na prowadzenie, wydawało się, że worek z bramkami się rozwiąże, ale Lechia nawiązała walkę w dalszej części tego spotkania. No, kibice nie zdążyli się rozsiąść, a już przegrywaliśmy na 0, także zapowiadało się to nieciekawie, ale rzeczywiście ten mecz zupełnie minut wyrównał. Nawiązaliśmy równorzędną walkę, stworzyliśmy sobie nawet sytuację, także no jestem optymistą przed drugą połową. Kibice tutaj z zachwytem patrzą, zwłaszcza na gwiazdę Juventusu Turyn. Mnie najbardziej podobali się dwaj, Dybala, który jest nową twarzą w Juventusie, i Pogba, który zdobył bramkę. Tak, zdecydowanie Pogba wyróżnia się tutaj na tle obu drużyn. Jest to naprawdę zawodnik. Nie tylko wzrostem. Nie tylko wzrostem, ale umiejętnościami. To jak porusza się po boisku, taką ma technikę, koordynację przy takim wzroście, przygotowanie motoryczne. No nie dziwię się, że najlepsze kluby na świecie biją się o niego. Ale z kolei ten niższy, nowy Dybala też bardzo ruchliwy w środku pola. Być może Pirlo w Juventusie zastąpi. No tak, no myślę, że Pirlo będzie ciężko zastąpić, ale na pewno to jest obiecujący zawodnik. Powiedz mi jeszcze o Lechii Gdańsk, bo wiem, że rozmawiałem z Kubą Wawrzyniakiem, czy jakieś zmiany będą, i na razie się nie zanosi. Na razie trener Brzęczek nie przewidział żadnych zmian. Zobaczymy, może z upływem czasu ktoś wejdzie i tutaj wspomoże tych młodych zawodników. Jednak ta piątkowa Pogoń Szczecin gdzieś tam w tyle głowy jest. No nie ma co ukrywać, jest to bardzo ważny mecz dla nas. No właśnie, ważny mecz już w piątek, ten również ważny, ale towarzyski z Juventusem Turyn już za moment, początek drugiej połowy. Sponsorem programu była agencja PSP, organizator supermeczu Lechia Gdańsk. Witamy Państwa ponownie, 29 dzień lipca, Gdańsk, Bursztynowa Arena, Lechia kontra Juventus, supermecz po pierwszej połowie. Goście z Turynu prowadzą 1-0. W czwartej minucie Łukasza Budziłka pokonał Paul Pogba. Podczas przerwy doszło do kilku zmian w zespole Lechii. Zobaczymy Mateusza Boka, więc bramkarza z numerem 24, a także napastnika Grzegorza Kuświka, który jest oznaczony numerem 30. Nie ma już Łukasza Budziłka na placu gry i kapitana Piotra Wiśniewskiego, człowieka, który tutaj bił się do samego końca w pierwszej połowie z Juventusem. Tak, myślę, że dobra decyzja trenera Brzęczka, oszczędza tego piłkarza na piątkowy mecz z Pogonią Szczecin, a pokazał się w pierwszej połowie Wiśniewski z bardzo dobrej strony. Kilka zmian, jeśli chodzi o Starą Damę. W drugiej połowie Juventus już bez Pola Pogby, bez Leonardo Bonucci'ego, bez Paulo Dybali czy Stefana Lichtsteinera. Natomiast szansę otrzymali numer 8 Claudio Marchisio, numer 9 Alvaro Morata, numer 17 Mario Mandzukic, numer 33 Patrick Evra i numer 41 Luka Clemenza.
a więc Marchisio, czyli postać bardzo ważna dla Juve. Morata, gwiazda poprzedniego sezonu, tutaj strzał z rzutu wolnego właśnie Moraty, piłkarza, który wygrał Ligę Mistrzów z Realem Madryt, a potem odszedł do Juventusu, odegrał bardzo ważną rolę w sezonie 14-15. Mario Mandzukic to z kolei nowa twarz w zespole Starej Damy, kosztował 19 milionów euro, przyszedł z Atletico, to jest, Kaziu, ryzykowne posunięcie, bo Mandzukic ciężko pracuje, jest świetnym napastnikiem, ale jest też bardzo krnąbny, dlatego Pep Guardiola powiedział o nim, gdy sadzał go na ławce rezerwowych, że mam pewien problem z Mandzukiciem i po prostu musieliśmy się rozstać. U Diego Simeone Mandzukic wytrzymał jeden sezon i też zmienił barwy klubowe, dlatego dziś oglądamy go w Juve. Patrice Evra, jego nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Były zawodnik Manchesteru United, piłkarz, który wygrał Ligę Mistrzów. Natomiast Luka Clemenza z numerem 41, to jest młody chłopak, 19-letni napastnik. Tak, mówiąc o Mandzukiciu, jest to piłkarz, który gwarantuje kilkanaście bramek w sezonie. Oczywiście jak będzie grał, jest to piłkarz taki, który potrafi walczyć, potrafi wykorzystywać te sytuacje. Myślę, że to będzie piłkarz, który będzie strzelał bramki, który nie. Doszło też oczywiście do pewnych przetasowań, jeśli chodzi o obie drużyny. Grzegorz Kluświk na pozycji środkowego napastnika, Lechia już bez Piotra Wiśniewskiego. Miejsce w bramce zajął Mateusz Bąk. Dziś poza składem meczowym jest Chorwat Marić, który występuje na poziomie ekstraklasy. Jeśli chodzi o Juventus, to tam oglądamy dwójkę napastników, czyli Morata i Mandzukic. Mandzukic będzie grał jako typowy środkowy napastnik, a Morata to jest gracz, który lubi korzystać z przestrzeni, potrafi zaatakować ze skrzydła. No, największy problem Lechia Gdańsk teraz ma właśnie ze środkowym napastnikiem. Myślę, że dla Kuświka to będzie, powinno być dobre 45 minut, żeby wejść do zespołu, żeby poczuć jak gdyby też grę kolegów. Wiemy, że jest to zawodnik, który w Uchochorzów prezentował się naprawdę bardzo dobrze. Stąd też ten transfer. Co prawda miał być transfer zagraniczny, jest do Lechii Gdańsk. No i myślę, że Kuświk tutaj, jeżeli się zaadoptuje do tych warunków, które tutaj są, to będzie też piłkarz, który będzie strzelał gole. Patrice Evra. Mandzukic przyjął sobie piłkę klatką piersiową. Błyskawicznie tutaj wrzucił na kołowrotek Łukasika. Rugani, piłka zagrana do prawej strony. Rugani, Caceres. Sturaro czeka na piłkę od Caceresa, ten jednak zagrał do środka, do Ruganiego. Kedira. Został na placu sami Kedira, to jest jego pierwszy mecz, debiut w Juventusie. Clemenza, Evra, lewa noga, Evra, wrzutka, szansa, świetnie Bąk, ależ to obronił. Interwencja na refleks Mateusza Bąka. A sytuacja 100%, refleks Bąka, na linii jest to bramkarz naprawdę, który ma bardzo duży refleks i to w tym momencie u niego nie zawiodło. Dobrze teraz popracował w defensywie Harasin, stracił piłkę Alvaro Morata. Kuświk wrócił do drugiej linii, cofnął się, by rozegrać piłkę. Widzimy taki nawyk piłkarzy Juventusu po stracie piłki, jak najszybszy powrót poza linię tej piłki. I Lechia Gdańsk, próbująca nawet wyprowadzić szybki atak, szybko rezygnuje, bo tu nie ma miejsca. W pewnym momencie trzeba się zatrzymać, bo przewaga liczebna po stronie gości. Starcie Maka z Clemencą. No muszę Kasiu powiedzieć, że więcej spodziewałem się od Michała Moka. Przede wszystkim odwagi, bo nie próbował pojedynku, dribblingu, a dobrze wiemy, że on to potrafi. Zdecydowanie, to nie jest jeszcze ta forma, gdzie Michał Mak miał za najlepszej formy w Bełchatowie. Nie jest jeszcze w formie i to widać. A teraz Lechia tutaj urządziła sobie taką niepotrzebną zabawę, ale rozjechały się nogi Moracie. Tak, ale widzieliśmy dwóch napastników, Morata i Mandzukicza. Mandzukic po takim niefortunnym poślizgu wstałby, starałby się wstać, szybko zareagować, stać, odebrać piłkę. Morata już nie, wcześniej ten ślizg Mandzukicza. To też jest początek Mandzukicza w klubie, w zespole. On też jest obserwowany, on musi pokazać i dać sygnał, że on tu nie przyszedł
po to, żeby tylko być. On przyszedł tutaj być ważnym piłkarzem. Morata i Rudi Nilsson, no i wyszedł z tego zwycięsko Rudi Nilsson. Jeśli Kazio zagra drugą połowę na podobnym poziomie jak pierwszą, to jeszcze będzie się biło o pozycję środkowego obrońcy w meczu z Pogonią. Byle nie było takich sytuacji, bo tutaj taka dekoncentracja, taka nonszalancja, to w tej akcji początek był dobry, a później już słabiej. Ma zagwozdkę Jerzy Brzęczek, jak ustawić dwójkę środkowych obrońców pewnie na ten najbliższy mecz z Pogonią. Pewnie jakim jest Janicki, pytanie kto do niego. Malocza zawiódł z Lechem, dwa błędy popełnione przez nowego gracza Lechii Gdańsk. No nie ma najważniejszego piłkarza w środku obrony, Gerson. To jest piłkarz, który pokazał się z dobrej strony. Kontuzja, operacja, trzeba na niego jeszcze trochę poczekać. Pawłowski gra tam w tym tłoku, jest Mak Pawłowski, 3-4 graczy Juve i teraz wyjaśniają sytuację. Goście z Turynu, Rudi Nilsson. A tak, ale wiesz co, on ma przeplata takie dobre interwencje takimi słabszymi, bo teraz trzeba było tą piłkę wybić na aut, on chciał przyjąć, oszukać chciał Moratę. To nie o to chodzi, w piłce nożnej, jeżeli chodzi o obrońców, ważna jest skuteczność i odpowiedzialność i tego powinien się trzymać. Jest targany różnymi wyborami Rudi Nilsson i czasami dokonuje tych złych. Caceres, przygotowana zmiana w zespole Lechii Gdańsk. Grzegorz Wojtkowiak rozgrzewa się przy linii bocznej. Caceres popędził z piłką na połowę rywala. Podanie do Patrisa Evry, ten rozszerzył do Mandzukicia. Dobrze Rudi Nilsson wstrzymał akcję Juventusu. Claudio Marchisia, mały książę z Turynu, też fundamentalna postać, jeśli chodzi o Juventus. Evra, Morata, niedokładnie wymienili piłkę, ale dopadł do niej błyskawicznie Claudio Marchisio. Caceres, Kedira. Lechia nie dopuściła, by były gracz Realu zagrał na prawą stronę. Evra, blisko Mak, Caceres, na środku Rugani. Nie ma już Bonucciego, nie ma Chiellini'ego. Zupełnie nowa ta konfiguracja, jeśli chodzi o Juventus w defensywie. Podwójna zmiana w zespole gospodarzy. Stojan Wraniesz 21 i Grzegorz Wojtkowiak 23. Opuszcza boisko Daniel Łukasik. I Szef Stolarski. I Paweł Stolarski. Pięć zmian w Juve i 4 w Lechii. 55. minuta meczu. Marchisio. Nie przejął piłki Sturaro. Też Wojtkowiak dobrze zareagował, bo uprzedził Moratę. Marchisio przeszkadza tam Bartłomiej Pawłowski. Klemenza, Evra. Evra rzucił piłkę na wolne pole, pobiegł za piłką Mario Mandzukic. Stefano Sturaro, Marchisio niedokładnie i przechwyciła piłkę Lechia. Stojan Wraniesz teraz 3-2. Wraca także Patrice Evra. Wraniesz do prawej strony, Pawłowski, ale źle przyjął. Gdyby przyjął na prawą nogę, miał tam szansę, czas na strzał. A czasami to przyjęcie jest ważniejsze od samego strzału. Tutaj to przyjęcie było złe, natomiast Wraniesz zagrał może trochę za mocno, może jeszcze trochę powinien podholować. Tam cały czas było 3-2. Mógł jeszcze podjechać i wyprowadzić któregoś z piłkarzy na czystą, na lepszą pozycję, ale to była naprawdę wyśmienita sytuacja do tego, żeby wyrównać losy tego spotkania. Poderwały się trybuny, ale ten płomień szybko zgasł. Szkoda tej sytuacji, bo naprawdę To się świetnie zapowiadało. Wydawało się, że tutaj Lechia doprowadzi do czystej pozycji jednego z piłkarzy. Tu widzimy, jeszcze nikt go nie atakował. To można było oczywiście coś z tego zrobić. To przyjęcie. Sam wybór Wraniesza dobry, bo Pawłowski był lepszym adresatem niż Mak.
mogła więcej, zdecydowanie więcej z tej kontry wyciągnąć Lechia Gdańsk. Ale mam, Kasiu, takie wrażenie, że ten mecz trochę się zmienił. Stał się bardziej interesujący. Jest tutaj więcej walki. Widać, że na poważnie podchodzą do tego mimo wszystko towarzyskiego meczu piłkarze Lechii i też jakby Juventus zmuszony do większego wysiłku. Grzegorz Wojtkowiak tam nawinął Caceresa. Wojtkowiak utrzymał się. Wojtkowiak, ale to podanie nie dotarło do Pawłowskiego. Dobry fragment, dobry moment Lechii Gdańsk. To oni mieli lepsze sytuacje w tej chwili. Brakowało Wojtkowiakowi skuteczności zagrania. Tam wytrzymał ten napór przeciwnika. Utrzymał się na nogach, natomiast niedokładnie dograł. To też była szansa bramkowa. Gianluigi Buffon dzisiaj 57 minut. Wielkiej postaci europejskiej piłki w Gdańsku, a miejsce między słupkami zajmie Brazylijczyk Neto, a więc ten sam manewr co kilka dni temu Sankt Gallen z Borussią Dortmund. Wielka postać, można się zastanawiać, ile on jeszcze pociągnie, ile on jeszcze lat może pograć tą piłkę. On jest tak samo skuteczny, cały czas w dobrej formie. No w tym sezonie Gianluigi Buffon ma szansę dojść do meczu numer 800. Jeśli chodzi o Juve, tymczasem szansa dla Maka. Mak i pierwsza interwencja Neto. Dobre zagranie Vraniša, dobrze wprowadził się w ten mecz Vraniš. Ta sytuacja, ten kontratak, który rozpoczął i widać, że też chce się pokazać z dobrej strony. Ostatnio na ławce rezerwowych trochę, na pewno ta sytuacja, nie tylko trochę, ale pewnie go nie zadowala. To jest piłkarz, który był kluczowy w ubiegłym sezonie. Dwóch graczy Juve kontra Bartłomiej Pawłowski. Dostał szansę dzisiaj Bartłomiej Pawłowski, piłkarz, który świetnie rozwijał się w Widzewie. Później była Malaga, wrócił do Polski, do Lechii Gdańsk. Został wypożyczony do bydgoskiego Zawiszy. Od początku tego sezonu znów Lechia. 0 minut, jeśli chodzi o Ekstraklasę, także tutaj dzisiaj przeciwko Juve to jest jego szansa. Stojan Vraniš, rzut wolny, Vraniš! Piłka wpadła w kozioł, ale nie zaskoczyła Neto. Mówiąc o Bartku Pawłowski, to jest piłkarz, który musi grać. On musi zdobywać te minuty w meczach, doświadczenie. On ma coś w sobie, tu też pokazuje, w niektórych momentach potrafi grać tyłem do bramki, ma dobry balans ciałem, szybką nogę, niezły strzał. Więc tych cech dobrych jest naprawdę sporo. No dlaczego nie gra? No jednak ta kariera się w pewnym momencie załamała. Ten wyjazd może niepotrzebny. Piłkarz w młodym wieku przede wszystkim musi się cały czas uczyć. Musi poprawiać swoją grę. On trochę za długo był poza grą. Za długo przebywał na ławce rezerwowej. Oddał to Juve, Evra. Wypatrzył Mandzukic, ale tam bardzo dobrze przeszkadzał Chorwatowi Adam Chrzanowski. Ale zależy Mandzukiczowi na dobrej grze. On walczy w obronie, wychodzi dużo do gry. Mniej dobrego można powiedzieć o Moracie. I właśnie ta strata, taki za duży spokój. On wyszedł trochę na stojąco. Kuświk dobrze to przewidział, wrócił, przejął, ale nie zabrał się z piłką, nie zaczął kontry dla Lechii. Patrząc w pierwszej połowie na zawodników Juventusu, to widzieliśmy dwóch wybitnych piłkarzy. Pogba, Dybala. I Dybala. Teraz takich wybitności, takich jednostek, które by... No... Stał się bardziej ludzki ten Juventus. Które byłyby tak widoczne, jak w pierwszej połowie nie ma. Strzał z 17 metrów, zablokowany, piłka trafia pod nogi Michała Maka. Pokazuje się Grzegorz Wojtkowiak, przyklejony do niego Caceres. Wojtkowiak zwleka z odegraniem, chciał tu oszukać Caceresa, ale był tam jeszcze Sturaro. Tak jak mówiłeś, ja też mam takie wrażenie, że ten mecz się wyrównał, że tutaj nie ma przewagi Juventusu na ten moment, w tej drugiej połowie. Trzymał piłkę tak długo jak mógł Wojtkowiak, próbował tutaj manewru zagrania obok Caceresa. Ale od razu inaczej funkcjonuje ta prawa strona, gdy na boisku pokazał się Grzegorz Wojtkowiak. Kedira wyraźnie tam faulowany, spóźniony gracz Lechii.
Bartłomiej Pawłowski, ale dobrze, no trzeba grać blisko, próbować szukać przechwytu, odbioru, agresywnie ryzykować na ślizgu, żeby tutaj powalczyć o korzystny wynik z Juventusem, który gra swój dopiero drugi mecz w tym sezonie, za kilka dni starcie z Marsylią, potem 1 sierpnia Szanghaj i Superpuchar Włoch z Lazio, a dopiero 23 sierpnia inauguracja Ligi Włoskiej i mecz z Udinese. Clemenza, nikt go nie atakuje, Luka Clemenza wycofał do Patrisa Evry. Marquisio zagrał za linię obrony, Rudy Nilsson podnosi rękę na spalonym Morata. Dobrze wychwycił to sędzia liniowy. Dobrze ustawiona obrona Lechii Gdańsk. Ta druga połowa mogła rozpocząć się od gola dla Juve. Gdyby nie Mateusz Bąk, myślę, że jak będzie jeszcze okazja, to obejrzymy sobie tą interwencję, bo warto by się raz jeszcze pochylić nad tym, co zrobił bramkarz Lechii. Sami Khedira. Teraz takie zagranie na kontratak. No, autostrada do nieba Khediry. Zablokowane dośrodkowanie. Odskoczył od rywali Grzegorz Kuświk. Przepuścił piłkę Rugani. No, widzimy, że przy nim bocznej przy ławce rezerwowych już kolejnych. Jest tam kilku panów. Kilku zawodników do wejścia w Lechii Gdańsk. A szybko liczymy. 2, 4, 6 i chyba jeszcze Sebastian Mila, więc być może nawet 7. Najpierw jednak roszada w Juve. Schodzi sami Khedira, w jego miejsce z numerem 40 Mattia Vitale. To jest piłkarz, którego Massimiliano Allegri zabrał do Gdańska. 17-latek Mattia Vitale. Khedira wchodzi do zespołu, na pewno musi pograć trochę, żeby złapać taki dobry rytm. A teraz zaczynamy ze zmianami w Lechii Gdańsk. Na początek Sebastian Mila za Bartłomieja Pawłowskiego. W 64. minuta meczu, Sebastian Mila przyjęty tutaj owacyjnie. Jakub Wawrzyniak za Nevena Markowicza. Jest też Ariel Borysiuk. A pozostali czekają w kolejce. Tak, widzimy, że piłkarze podstawowego składu pewnie w piątek zagrają nie dłużej niż 45 minut, pół godziny. To nie będzie żadne obciążenie przed ważnym piątkowym meczem. Jakub Wawrzyniak, Mario Malocza. Oni także wystąpią w tym meczu. Pierwszy skład właściwie, tak trzeba to ocenić teraz. Pojawiają się gracze właśnie tej pierwszej, podstawowej jedenastki, na którą stawia w Ekstraklasie Jerzy Przęczek. Opuścił plac gry Harasi. Jest także Maciej Makuszewski. I z numerem 2 środkowy obrońca Rafał Janicki. No dobrze, to udało nam się przebrnąć przez ten czas zmian. No zobaczymy, czy Lechia podkręci jeszcze tempo, czy uda im się strzelić gola. To na pewno będzie ważny moment. Gdyby Lechii udało się strzelić gola, żeby ten mecz był dla nas jeszcze ciekawszy. Ja się zastanawiam, Kasiu, czy nie ma zmian powrotnych, bo jak się ten mecz nie będzie układał dla Juve, czy może wrócić Dybala albo Pogba, ale chyba nie. Nie ma tego. Ten Lechia musiałaby prowadzić z powrotem Wiśniewskiego, bo... A właśnie. To zawodnik, któremu dzisiaj dobrze wyglądał. I znów byłoby ostro i ciekawie. Grzegorz Wojtkowiak, gramy dalej. Podniósł się Patrice Evra. Mila, Sebastian Mila na wyciągniętej nodze, ale nie trącił piłki. Sebastian Mila.
Kolejna dobra akcja tutaj tą prawą stroną, to lewą stroną Juventusu. Drużyna Lechii przedarła się bodajże trzeci raz w tej drugiej połowie. A teraz zmienia Massimiliano Allegri. Giulio Parodi za Martina Caceresa. Giulio Parodi numer 42, 17-letni obrońca. Caceres, który w pierwszej połowie wszedł za kontuzowanego Chiellini'ego. Można powiedzieć, że Allegri ściąga z boiska to, co najlepsze, a Jerzy Brzęczek posłał swoich najmocniejszych graczy na boisko. 67 minuta, cały czas Juventus Lechia 1-0 po trafieniu pola Pogby. No i myślę, że to jest taki moment gry Lechii Gdańsk, że drużyna wyszła na 30 minut, zechce zagrać pressingiem, z dużym zaangażowaniem. To jest tylko 30 minut. Tu można naprawdę pobiegać i powalczyć z Juventusem. Wranierz odegrał piłkę do Grzegorza Wojtkowiaka. Wojtkowiak, tam przeszkadzał Luka Klemenca. Zbyt duża agresja w grze nastoletniego Włocha. Tego dopatrzył się Dominik Sulikowski. Ale trzeba powiedzieć, że arbiter tego spotkania daje radę, kontroluje mecz. Za dużo kartek też nie wyciąga. Nie daje sobie w kasę dmuchać, nieważne czy to Pogba, Dybala, Kedira albo Marquisio. Panuje nad sytuacją w Gdańsku. Stojan Wranierz, on wystąpił od początku przeciwko Krakowi na inaugurację sezonu 15-16. Później tylko ławka, z której się nie podniósł w Poznaniu. Od Bośniaka tutaj też oczekuje się dużo. Ma na pewno umiejętności, jeśli chodzi o rozegranie, o strzał, ale nie pokazuje tego. Evra naciska Makuszewski. Był tam też Mila, który doskoczył do Claudio Marquisio, Rugani, do Neto. Neto na prawą stronę, dostrzegł to wszystko Jakub Wawrzyniak. Dobrze, widzimy, bramkarz Juventusu gra nogami. Tutaj rozgrywa, nie jest przestraszony. Makuszewski przejął piłkę, Wranierz, 30 metrów. Wranierz prawdopodobnie chciał lobować. Rozłożył ręce Bruno Nazario, bo był przekonany, że jeszcze pograją w piłkę piłkarze Lechii. No to była taka odległość, gdzie Wranierz już nie jedną bramkę strzelił z takiej odległości. Nie siadła mu ta piłka dobrze na nodze. No słaby ten pressing. No tutaj weszli piłkarze, którzy kilka minut mają dopiero w nogach, ale ten pressing nie był do tej pory za bardzo dobry. Morata spojrzał w kierunku arbitra, ten nakazuje grać. Makuszewski i Neto na rzut rożny pilnował tego bliższego słupka Brazylijczyk. Cudowne zagranie Sebastiana Mili. Ta piłka stanęła idealnie Makuszewskiemu, taka podcięta. Nie musiał przyjmować, tylko strzelił. No gdyby jeszcze po dalszym słupku ta piłka poszła, wtedy myślę, że bramkarz Juventusu miałby dużo większe problemy. 70 minuta, rzut rożny, Makuszewski, Mila nie przedarł się, zatrzymał go Klemenca. Ale już jest Dariel Borysiuk. Zgarnął piłkę Mattia Vitale. Brawo, tak. Tak trzeba łapać pewność siebie. Malocza. Mateusz Bon. A Mandzukic nie widział, że jeszcze jest za nim jeden zawodnik Lechii Gdańsk. Był przekonany, że jest na spalony, nie poszedł do tej piłki. Na szczęście dla Lechii Gdańsk. Za szybko się poddał, zrezygnował z tej akcji środkowy napastnik Juventus. Wawrzyniak. Otrzymał się przy piłce, Jakub Wawrzyniak. Malocza. Stojan Wranierz. Wranierz poradził sobie ze Sturaro. Wranierz teraz zagrał piłkę do przodu, ale spalony. Był minimalny spalony, tak wydawało się z tej wysokości. Ale dobre wyjście spod pressingu. Kuświk wystartował. Ułamek sekundy za 6.
kolejna zmiana w zespole Juventusu. Nie nagrał się Alvaro Morata. Ale to też taki sygnał trenera. No chłopie, jak się nie chce grać, to nie grasz. Obrażony i teraz szedł do szatni. Natomiast trener mu pokazywał w tej chwili, siadaj na ławę. Tutaj może być mały konflikt. Kaziu, czy to była wędka? Myślę, że tak. No bo Morata nie angażował się, to było widać, mówiliśmy o tym, Mandzukic wszedł, walczył o każdą piłkę, natomiast Morata obrażony, od początku jakiś taki trochę niezadowolony, że gra. A na boisku pojawił się z numerem 44 Alberto Cherry. Clemenza. Zatrzymał akcję na wślizgu gracz Lechii, którym był Jakub Wawrzyniak. Drobne problemy. Stefano Sturaro, rozpędzony Sturaro. No i tak, czysto wybił piłkę Jakub Wawrzyniak, ale gdzieś tam jeszcze zahaczony Sturaro. Jeden gol i tutaj mogą być zupełnie inne nastroje. Czekamy na kolejną dobrą akcję. W drugiej połowie było kilka dobrych akcji w wykonaniu Lechii. Patrice Evra. Evra skręcił do środka. Evra. Marquisio minął pierwszą zasłonę, zatrzymał się na drugiej. Stojan Vranješ zagrał piłkę między nogami Evry. Vranješ teraz świetnie wprowadził do gry Makuszewskiego. Czterech graczy Lechii zaangażowanych w tę akcję. Makuszewski nie zagarnął piłki Nazario, ta minęła także Mile. Ale co jest godne podkreślenia, czego myślę każdy drużyny powinny się uczyć. Oczywiście robimy to, ale w przypadku Juventusu jest to bardzo widoczne. Bardzo szybki powrót po stracie piłki. Cherry, czwórką graczy atakuje Juventus. Cherry 20 metrów, nie strzelał, zagrał. Jeszcze tam ruleta, próbuje się przedrzeć. Cherry jest bok! Kolejna fantastyczna interwencja w drugiej połowie Mateusza Bąka. Cherry pokazał się z doskonałej strony, przeszedł jak taran. Ale mamy dobry mecz w jedną i drugą stronę. Tu sortują akcje na jedną i na drugą bramkę. Ach, teraz gdyby Makuszewski dostarczył piłkę do Mili. Makuszewski, zgranie do Grzegorza Wojtkowiaka. Wojtkowiak za linię obrony, ale ta piłka nie miała prawa zaskoczyć Ruganiego. Teraz jeszcze oglądamy akcję Cherry'ego. Tutaj poradził sobie z Janickim. Przedarł się też Malocza, nie wiedział co się dzieje. Brawa dla Bąka, tu też trzeba było wykazać się refleksem. I Bąk to pokazał kolejny raz. Jednokrotnie takie właśnie piłki gdzieś tam końcem buta uderzone wpadają do bramki. Bramkarz ma utrudnione zadanie, to są strzały niesygnalizowane. Tak było w tym przypadku. Jeszcze jedna zmiana, jeśli chodzi o Juve, strzec z boiska Sturaro pojawił się na placu gry z numerem 43 Andres Felipe Tejo. Cherry, widać, że facet jest silny. No i dobrze prezentuje się do tej pory. Lepiej niż Morata w tych kilkunastu minutach. I to zdecydowanie lepiej. Jakiś taki nieswój dzisiaj był w meczu Alvaro Morata. Nazario. Bruno Nazario. Na lewym skrzydle. Nazario i od autu Lechia. 75 minut gry za nami. Jeszcze kwadrans. Tutaj jest nadzieja na trybunach, że Lechia pokusi się choćby o jednego gola. Lechia pokazuje, że ma potencjał piłkarski. Tutaj to wszystko musi zaskoczyć i ten zespół będzie grał dobrze w piłkę, ja w to wierzę. Bo umiejętności poszczególnych piłkarzy naprawdę są dosyć spore. Patrice Evra. To jest piłkarz, którego obserwuję w tej drugiej połowie, on nie miał żadnej straty. Piłkarz bez strat, odpowiedzialnie gra. Może nie jest to taki piłkarz, który włącza się w każdą akcję ofensywną w dzisiejszym meczu, ale to niewątpliwie
też wzmocnienie w ostatnim okresie Juventusu. Jerzy Brzęczek wysłał już pod linię boczną Adama Buksę, a więc za moment zmiana w Lechi. Netto odskoczyła piłka, tam była szansa dla Kuświka, Mila! Nieczysty strzał. Nie widział Makuszewskiego, chciał od razu strzelić. Bramkarza nie było w bramce. Mówiłem wcześniej, że... A tutaj ciekawa kontra Juve. Mówiłem wcześniej, że Netto dobrze gra nogami, ale tutaj się pomylił. Adam Buksa. Dwa razy z rzędu pierwszy skład, jeśli chodzi o Lechię w Ekstraklasie. Z Krakowią napastnik. Z Lechem skrzydłowy, za Grzegorza Kuświka. Kuświk zagrał bardzo krótko. Takie przetarcie, ale widzimy, że Jurek Brzęczek też Buksę próbuje na tej pozycji numer 9. Piłkarz najdalej wysunięty. Kojarzymy się, że jak on strzeli tego pierwszego gola, to złapie pewność siebie, będzie grał na większym luzie, bo no, chciałby podziękować trenerowi za zaufanie, a bramki nie ma. Marquisio. Claudio Marquisio. Tutaj nie było żadnej tej różowej koszulki, to są nowe stroje Juve, specjalnie na ten sezon przygotowane stroje wyjazdowe. Patrice Evra. Borysiuk poszedł tam z rywalem na górną piłkę. Stojan Wraniesz, jeszcze Makuszewski, najpierw zagrał, później uciekł z nogami i rzut wolny dla Lech. Nikt nie lubi pressingu i widzimy Juventus, z którym też ma duże problemy. Jak Lechia jest wysoko, piłkarze są zaangażowani wszyscy w odbiór piłki, to Juventus nie za każdym razem wychodzi. Ale takie straty przydarzyć się nie mogą. To może być szansa dla Mandzukicia, ale piłka zagrana za plecy, niedokładnie. Makuszewski, zderzenie z Evrą. Gramy dalej, tak zdecydował Dominik Sulikowski. Buksa teraz podbiegł blisko rywala. Rugani. Evra, też widać po Rugani, że on ma obycie, że ma przetarcie, w ogóle się nie gotuje. Wszystkie decyzje przemyślane, bezpieczne. Janicki. Mateusz Bąk, Marquisio sięgnął piłkę, teraz tworzy się tutaj szansa dla Acheriego, który już dał się we znaki defensywie Lechii Gdańsk. Już widziałem taką bramkę, gdzie Mateusz Bąk wybił w ten właśnie podobny sposób taką piłkę na środek boiska. Poszedł kontratak i Lechia straciła gola. Tak wybijać się nie powinno. Osiemdziesiąta minuta meczu. Malocza. Bąk. Piłka zwrotna. Malocza gra na raz. Pod nogi Claudio Marquisio. No i pogubił się Cherry w kluczowym momencie tej akcji. Stwarza się szansa na kontrę dla Lechi. Pędzimira. 4-5 graczy w tym ataku. Makuszewski. Makuszewski schował ręce Evra. Makuszewski. Ostry kot, ale zdążył to jeszcze zablokować Evra. Poszedł na jego... Makuszewski poszedł na lepszą nogę Evry, tą, którą ma lepszą, na lewą nogę. Ułatwi mu trochę zadanie. Co jeszcze rzuca się w oczy? To, że Lechia Gdańsk pressingiem jeszcze to nieźle wygląda. Jeżeli zostają na połowie przeciwnika, odbierają tę piłkę. Natomiast jak trzeba już zagrać pod pressingiem Juventusu, już jest gorzej. Już Lechia się gubi. Tutaj już nie ma takiej płynności. Evra. Marquisio i Mandzukic to są teraz te największe nazwiska, jeśli chodzi o Juve na placu gry. Rzutka w pole karne. Dobra interwencja Janickiego. Mila, czy zabierze się z piłką? Jest Buksa. Mila. No, ale tam bardzo umiejętnie przeszkadzał Tejo. Sebastian Mila. Jakub Wawrzyniak. Wycofanie piłki do Maloczy.
Stojan Wraniesz. Wawrzyniak. Wawrzyniak chciał zagrać piłkę górą nad dwójką Juve, ale ta trafiła w Markizio. Borysiuk. Brakuje mi teraz trochę wyjścia takiego. Wszyscy piłkarze stoją. Borysiuk. Do tego piłkarza, kto ma piłkę, powinno wyskakiwać dwóch, trzech piłkarzy, żeby ten zawodnik z piłką miał opcję. Borysiuk zagrał piłkę na prawą stronę. No przerzut to jest jego znak filmowy. Wydaje mi się, że to też najlepszy, najrówniejszy gracz Lechii, jeśli chodzi o ten sezon. Nie zawiódł z Krakowią ani z Lechem w Poznaniu. Bruno Nazario. Wyszedł tam na prostopadłą piłkę Makuszewski. Wraniesz wpadł w tłok, ale sobie nie poradził. Ale Nazario się chce pokazać się z tej dobrej strony. Natomiast pokazać się Buksa, może będzie grać Nazario. Prosto. Piłka z lotna Buksa, ale szansa! Buksa! 1-1! Ależ to zagrali! Adam Buksa! 82. minuta! Brawa, brawa dla Lechii Gdańsk, brawa za tą akcję. Nazario wyprowadził tą akcję, natomiast Buksa świetnie skończył. Strzelił naprawdę nie do obrony. No mamy bramkę, czekaliśmy na tą bramkę. Lechia zasłużyła w tej drugiej połowie, bo miała kilka sytuacji. Oczywiście tutaj zobaczymy, czy nie było spalonego po odbiorze tej piłki, bo tam była ewentualnie taka sytuacja, ale chyba nie, tutaj nie było zagrania. Buksa, Nazario, Buksa, zobaczmy to jeszcze raz, fantastyczna akcja Lechii Gdańsk, tak się zaczęło, później piętką Nazario zaskoczył obrońców. I tak na wyciągniętej nodze Adam Buksa nie zablokował tego Rugani, nie dał rady netto. Remis w Gdańsku. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Juve. Tu teraz te kilka minut będzie naprawdę na bardzo poważnie, bo Juventus zechce to spotkanie rozstrzygnąć na własną korzyść. Pogba dla Juve i Buksa dla Lechii. 7-8, może 9 minut do końca meczu. W międzyczasie zmiana. Czech Macek za Padolina. No to też jest wielka sprawa dla młodego zawodnika Buksy. Strzelić gola Juventusowi to też jest coś. I Lechia idzie za ciosem. Mila prostopadła piłka. No rozkręcili się gracze Jerzego Brzęczka. A Nazario dalej się szaleje. Próbuje oszukiwać. W tym momencie mu się udało wyjść z siatką. Malocza. Nie może sobie Malocza pozwolić na taką nonszalancję jak w Poznaniu. Myślę, żeby mu tego tutaj kibice nie wybaczyli. Nie wiem, czy jest to piłkarz, który na środku obrony może być mocnym punktem. Ma problemy z rozegraniem. Borysiuk posłał piłkę wysoko w górę. Ariel Borysiuk jeszcze powalczył. Jakub Wawrzyniak. Mnóstwo młodzieży, jeśli chodzi o Juve na te ostatnie minuty. Macek, Vitale, Clemenza, Parodi, Tejo czy Cherry, to są nastolatkowie. To jest też, myślę, szansa dla Lechii, żeby jeszcze poszukać drugiego gola i zwycięstwa w tym meczu. Ale ci młodzi piłkarze, to też jest wybór Juventusu, to też są piłkarze obserwowani wielokrotnie, także... Tak, nie są to przypadkowi ludzie, oczywiście. Prezentują duże umiejętności. Neto. Ale Lechia też nie miałaby tego wyniku, gdyby nie dwie interwencje Mateusza Bąka. Ale Wraniesz zepsuł teraz tą szansę, bo tak to trzeba powiedzieć. Nie strzelać, tylko zagrać do Buksy, który był na linii 16 metra. Gdyby dostał tą piłkę, miałby przed sobą tego bramkarza. Neto, Rugani. I jeden i drugi zespół popełnia błędy w wyprowadzeniu. To jest najbardziej widoczne w tym okresie gry. Dużo strat przy rozegraniu. Wraniesz, Mila pokazuje się Nazario. Co zrobi Mila? Nazario do pana, do piłki Wraniesz! Chybił Stojan Wraniesz. Ależ to była akcja trójkowa. Mila, Nazario, Wraniesz miał kończyć, ale miał trafić bramkę. Nie udało mu się. To zgranie jeszcze długo czekał Sebastian Mila. Wydawało się za długo, ale mogło się udać. Ale jakie, Kaziu, jakie asysty produkuje dzisiaj Bruno Nazario. To jest nieprawdopodobne. On się obracał, tracił równowagę, a jeszcze zagrał fenomenalnie do Stojana Wraniesza. On już niejednokrotnie pokazywał, że miał wielkie umiejętności, żeby tylko ustabilizował taką swoją formę. To, co pokazuje w niektórych momentach, żeby to było
takim jego znakiem firmowym przez większą część meczu. To będzie na pewno zawodnik na wysokim poziomie. Mandzukić tutaj sobie spokojnie czekał, nie wiedział, że Lechia tak ostro pójdzie, a konkretnie Wojtkowiak. Decydujące fragmenty meczu w Gdańsku. Claudio Marchisio. Rugani. Evra. Można powiedzieć, jeśli chodzi o Juve, że jak nie masz za kogo zagrać, to po prostu zobacz, gdzie jest Evra. Tak. Wojtkowiak. Puksa, Rugani wyskoczył, Evra, no ten dosiężny to ma naprawdę rewelacyjny na poziomie najlepszych siatkarzy. Vitale do prawej strony, piłka wraca pod nogi Mati Vitale. Vitale do środka. To już Rugani. Parodi. Marchisio. Ależ teraz dobra gra Juventusu w tłoku. Ależ zdobyli teren, przesunęli się błyskawicznie pod pole karne. Czeka tam na dobrą piłkę Mario Mandzukić. A zagubił się w 16 nastolatek z Juve. Też nieźle prezentuje się Vranjes. Myślę, że to też taki sygnał do trenera. Chce grać w pierwszym składzie. Jestem już w lepszej formie. Rugani, Marchisio, Claudio Marchisio zagrywa za linię obrony, Janicki przypilnował, miał to pod kontrolą, ale tu jeszcze jest ten szarżujący, trudny do zatrzymania Cherry. Ale miałem wrażenie, że tylko Janicki kontrolował to prostopadłe zagranie za linię obrony. Inni piłkarze stanęli, nie wycofywali się, bo tam trzeba było jeszcze asekurować. Wawrzyniak, gdzie jest piłka, Janicki. Piłka w kole środkowym, Borysiuk świetnie teraz wyprzedził Klemence. Mario Mandzukić, wracają lechiści, Mandzukić, Cherry, rozpaczliwa interwencja Maloczy. Ale dobra, dobra asekuracja bloku obronnego. No duże zaangażowanie jak na mecz taki sparingowy. To widać, że chłopakom zależy. To powiem szczerze, że momentami wygląda tak, jakby to był mecz o punkty. Wawrzyniak. Trzeci mecz Lechi z Juve, 32 lata temu w Turynie 0-7, w Gdańsku 2-3 i jak będzie dziś? Makuszewski, no wyłuskał piłkę w polu karnym, zagrał ją na 17 metr, ale tam nie było żadnego z kolegów. Wolna ta prawa strona. Dośrodkowanie Klemenca, Mandzukić! Mario Mandzukić, to jest jego gra! 90 minuta, 2-1 Juve! Odpowiedział, błąd Janickiego, nie przystoi środkowemu obrońcy na taki błąd. To było dośrodkowanie z końcowej linii, to trzeba było asekurować. No, złe ustawienie, tutaj jeszcze Wojtkowiak, oszukany. Mandzukić pokazuje, po co przyszedł do Juventusu. Po to właśnie, żeby w takich momentach wykorzystywać takie sytuacje. To nie była łatwa piłka, trzeba było jeszcze strzelić. On doskonale umieścił tą piłkę w siatce. Przyjął, zgasił, minął, strzelił Mario Mandzukić, nowy napastnik Juve. Pierwsze trafienie dla starej damy. Szkoda tego gola, bo naprawdę Lechia Gdańsk w drugiej połowie to był zespół, który rozgrywał dobre spotkanie, stwarzał sytuację. To 1-1 naprawdę dobrze by wyglądało. Jedną minutę do regulaminowych 90 dorzucił Dominik Sulikowski, Bąk, Janicki po wodzie Lechia. I tu jest problem. Tu jest problem Lechii Gdańsk. Tego trzeba się nauczyć. Trzeba nauczyć się właśnie wychodzić spod pressingu. Nawet przeciwko Gdańsku, przeciwko takiemu zespołowi. To można zrobić, ale to trzeba ćwiczyć, to trzeba robić lepiej. Klemenca, Vranjes. Sebastian Mila. Prawdopodobnie ostatnia akcja w tym meczu. Adam Buksa. Buksa jest szybszy od rywala. Buksa ustał to.
Adam Boksa, piłka w boisku, w polu karnym czeka Makuszewski, Boksa. No wydawało mi się, że Boksa jest takim wolnym zawodnikiem, natomiast widać było, jak zyskuje teren, że to on jest szybszy. Wawrzyniak, na tym dłuższym dystansie. Może teraz spory dystans, Borysiuk huknął, ale zablokowany ten strzał. Koniec, koniec super meczu w Gdańsku. Stara Dama lepsza od lechistów. Lechia Juve 1-2. Paul Pogba i Mario Mandzukic dla Juve, natomiast Adam Buksa dla Lechii. Szczególnie ta druga połowa bardzo ciekawa. Wydawało się, że nawet może Lechia pokusić się o drugiego gola, ale jest taki człowiek, który nazywa się Mario Mandzukic. Kosztował 18 milionów euro i zrobił nam różnicę. Tak, duże zaangażowanie w drugiej połowie. Dobry mecz. Lechia też pokazała się z dobrej strony. No żałujemy, bo wolelibyśmy ten remis, żeby utrzymał się do końca spotkania. Ale Juventus z pierwszej połowy pokazał, że to jest jakość. I ma piłkarzy na pewno na wyższym poziomie niż Lechia Gdańsk. Lechia podjęła walkę, szczególnie w tej drugiej połowie. Bardzo mocno starała się, by tutaj skomplikować ten mecz. W Starej Damie oglądamy bramki. Czwarta minuta. Paulo Dybala, dośrodkowanie z rzutu rożnego i ten nieprawdopodobny, niesamowity Francuz Paul Pogba. To byli dwaj piłkarze w pierwszej połowie, którzy rzucali się w oczy. To byli ci dwaj najlepsi. To już druga połowa meczu. Patrice Evra i tutaj Mateusz Bąk wygarnął piłkę. No tuż przed linią. Świetna interwencja. Kapitalne zachowanie golkipera Lechii. To też był Mandzukic. Widzieliśmy w tej sytuacji, gdzie Bąk bronił. To jest to snajper, co się zowie. On jest tam, gdzie trzeba. Tak jak w tej 90. minucie, gdzie umiał wykończyć akcję zespołu. Potem świetna interwencja w bramce Neto. Raz jeszcze zatrudniony Brazylijczyk Neto. Widowiskowa akcja Czeriego, który tutaj się przedarł przez trzech graczy. Lechi oddał strzał na bramkę Bąka. Wszedł jak taranem i o mały włos zdobyłby gola. No i Kaziu, myślę, że najładniejsza akcja tego meczu. Piękna akcja. Mieliśmy jeszcze drugą taką akcję. Ziebranisz nie trafił dobrze w bramkę, bo tam też była taka koronkowa akcja. Milan Nazario, Vranjes. Gdyby to skończył, byłoby jeszcze lepiej. Tu jeszcze fałszy. Wydawało się, że ze szpicem, ale Buksa strzelił tam, gdzie chciał. Wielka radość Adama Buksy. No to jest gol, który zapamięta na całe życie. 90. minuta spotkania. Wrzutka z prawego skrzydła. Mandzukic pokazał, co to znaczy być rasowym snajperem. Tak, ja bym powiedział, że tutaj dwóch piłkarzy, i Janicki i Wojtkowiak, zawalili tego drugiego gola na spółkę. Co mówią nam liczby, że to był bardzo wyrównany mecz. Po 5 strzałów celnych, posiadanie piłki po 50%. Oczywiście jakościowo mówiliśmy o tym, wielu piłkarzy przewyższało Lechitów, ale też wieloma fragmentami ten mecz był wyrównany. Wielkie postaci dziś pojawiły się na murawie Bursztynowej Areny w Gdańsku. Mieliśmy przegląd tego. No to przyjdź tu, powiedz, no przecież stamtąd, no przyjdź tu i powiedz. No jednym z największych klubów europejskich, jakcy piłkarze występują, jak ci nowi się prezentują. To też, myślę, jest ciekawa rzecz, jeśli chodzi o ten nadchodzący sezon i Juventus, który będzie próbował zdobyć Mistrzostwo Włoch po raz piąty z rzędu. Natomiast Kazio, jeśli chodzi o Lechię, to oczywiście niektórzy dali sporo do myślenia Jerzemu Brzęczkowi, bo to będą trudne wybory wyjątkowe na mecz z Pogonią. Ale myślę, że kilku piłkarzy pokazało się, że jest w formie, chociażby pierwszy pojawił Wiśniewski, który rzucał się w oczy. Tak jak mówiliśmy, u przeciwników kto się wyróżniał. Ja już nie pamiętam. Pogba i Dybala to pierwszoplanową postacią w Lechii Gdańsk był Wiśniewski i myślę, że to jest piłkarz pierwszego wyboru Jurka Brzęczka w następnym meczu, że to jest piłkarz, który pewnie będzie grał z Pogonią Szczecin w pierwszej jednastce. No, oczywiście Nazario, nieźle Vranjes się prezentował. No Buksa też po wejściu strzelił gola i to on prezentował się lepiej niż Kuśpik, który grał trochę dłużej. Tak, idę w zakład, że gdyby zapytać Paula Pogbę, kogo zapamiętałeś, to powie, no ten z czternastką. Z opaską, Piotr Wiśniewski. Myślę, że tak, że mógł wpaść w oko. A tutaj jeszcze ceremonia, dekoracja.
Tomasz Rachwał, prezes Polish Sport Promotion, agencji, która odegrała istotną rolę w zorganizowaniu tego meczu w Gdańsku, super meczu między Lechią a Juventusem. Claudio Marchisio, jeden z ulubieńców kibiców Juventusu, także Martin Caceres, Alvaro Morata, no ta mina Moraty mówi wszystko, Kaziu, jeśli ktoś dzisiaj zagrał poniżej oczekiwań, jeśli ktoś podpadł Allegriemu, to właśnie Alvaro Morata. Myślę, że będzie miał rozmowę z Allegrim, tak, tam jeszcze szedł od razu do szatni trochę obrażony, ale myślę, że trener musi porozmawiać z nimi, wszystko wróci do normy. Lechia Gdańsk dzisiaj zrobiła tyle, ile mogła, postraszyła Juventus, szczególnie w drugiej połowie, w końcówce, gdy wyrównała, jeszcze szukała akcji zwycięskiej, ale kontrataki i egzekucja w wykonaniu Mario Mandzukicia. To wszystko sprawiło, że Lechia przegrywa w supermeczu przed własną publicznością z Juventusem 1-2. No, oszczędzał dzisiaj trener Jerzy Brzęczek swoich najmocniejszych graczy na mecz z Pogonią. Szanowni Państwo, to było ciekawe wydarzenie, myślę, że też ogromne przeżycie dla piłkarzy Lechii Gdańska, także kibiców dzisiaj tutaj w Gdańsku, zarówno Lechii, jak i Juventusu. My już się żegnamy, dzisiaj pracowali dla Państwa tutaj w Gdańsku Tomasz Lipiński, Piotr Karpiński, Kazimierz Węgrzyn i Bartosz Grzeń. Dziękujemy pięknie, kłaniamy się, do usłyszenia. Do usłyszenia.